Last I got that sinking, sinking in my stomach from that loss. Of course it's got me thinking, thinking's got me flummoxed from the cause. I just wanna know why. Okej, moi drodzy, kolejny vlog, kolejny tydzień. Widzieliście przed chwilą pozowanie. To było pozowanie rano, naczczo, po zawodach, po trzech dniach praktycznie bez jedzenia, jeżeli chodzi o węglowodany, samo białko. W zasadzie waga dzisiaj rano 111,7. Także dzisiaj mam pierwsze ładowanie węglowodanów pokaźne od piątku, czyli pójdzie łącznie praktycznie 800-850 gramów węglowodanów, w zależności od tego, jak to wyjdzie, no ale powiedzmy 800. I jutro rano też przed cardio chciałbym nagrać właśnie też pozowanie w tym miejscu, czyli na siłowni u Adama, przed cardio pozowanko. Będzie fajne porównanie, myślę. Zobaczymy, jak się zachowa waga, zobaczymy, jak się zachowa sylwetka, więc będziecie mieli porównanie tego pozowania, czyli na totalnym deficycie i wyjebaniu, z takim podładowaniem konkretnym. Także w dzisiejszym materiale, czy materiale z tego tygodnia, chciałbym właśnie zawrzeć to, plus jeszcze jedzenie właśnie z dnia dzisiejszego. Także idziemy jeść, bo zbliża się powoli godzina 6, bo jest już 5:50. A ja o 7 mam personalny pierwszy, także niestety nie będzie za dużo czasu, aby się napawać tym jedzeniem, przynajmniej tym pierwszym posiłkiem, ale nagramy wszystko, abyście widzieli, jak wygląda to ładowanie. Nie będzie tutaj żadnych Snickersów i innych dziwnych rzeczy. Ładujemy full, total, czysto, ale to już zobaczycie. Okej, no to tak wygląda pierwszy posiłek, jeżeli chodzi o dzień ładowania. Mamy tutaj 160 gramów płatków owsianych, do tego 30 gramów izolatu,
zmiksowanego z około 250-300 gramami borówek. I tutaj reszta, czyli takie 200, łącznie 500 gramów borówek, bo opakowanie półkilogramowe z Lidla łącznie tu wychodzi. Także wersja na słodko i część na słono, czyli klasyka 300 ml białek z jaj, jedno całe, to jest standardowo zawsze, a tu się robi indyk na dalszą część dnia. Ok, słuchajcie, stało się coś, co każdy trener personalny dobrze zna, czyli odwołane treningi personalne, także niepotrzebnie wstawałem tak wcześnie, niepotrzebnie spinałem się tak z tym śniadaniem, mogłem bardzo ładnie rozłożyć na talerzu, pokazać wam wszystko i tak dalej, bo się okazało, że treningi zostały odwołane przez klientów. Także w sumie pod kątem przygotowań fajnie, bo mam w końcu dzień trochę luźniejszy w domu. Dopiero muszę iść na swój trening i później na zmianę menadżerską. Więc trochę leżenia w łóżeczku, trochę czasu z moją Anią. Jedzenie w domu, a nie z pojemnika. No i teraz właśnie drugi posiłek. Jak widzicie, micha jest dość spora. To jest mój telefon. iPhone 12, także chodzi mi o kwestię wielkości. Widzicie, jaka jest miska, jaki jest telefon. 150 gramów ryżu basmati, 200 gramów piersi z indyka zgrillowanej i tutaj odrobina sosu takiego sojowego, słodkiego. No przy tej ilości węglowodanów to naprawdę nic nie zmieni, to jest dosłownie, nie wiem, 4 gramy max tego sosu, tak tylko dla smaku. Oczywiście sól. I tak to wygląda, kolejny posiłeczek. Po nim gdzieś za godzinę, półtorej pójdę na trening. Także pompa powinna być. No i okej, jak widzicie, ja już w pracy, koszulka Just Gymu menadżerska, także po treningu, po prysznicu, a jak po treningu, to posiłek potreningowy, czyli 150 gramów kleiku ryżowego oraz hydrolizat z Iron Horse'a. Tutaj, jeżeli chodzi o hydrolizat, to go sobie przynoszę w takim specjalnym opakowaniu, także nie mam, że tak powiem, całego, po prostu odmierzone 60 gramów w takim lejku. To wypijam z shakera w małej ilości wody, bo tak mi najbardziej smakuje. A oprócz tego mam tutaj właśnie akurat 150 gramów kleiku, który zalewam wrzątkiem, dodaję stevii, cynamonu i tak to wygląda. Także poleci dość spora micha tego, ale tego dnia może tak być. Później jeszcze powiem wam na spokojnie w biurze, jak już usiądę, moje odczucia odnośnie tego dnia i różnicy względem tego, które miało miejsce w piątek. Jeżeli chodzi o takie ładowanie, jak widzicie, na razie jest chyba dobrze, bo zjadłem już, no widzieliście, co zjadłem w zasadzie. Wyleciało jeszcze dodatkowo 50 gramów płatków takich śniadaniowych, dosypałem sobie do tego posiłku przedtreningowego z lekką ilością izolatu. Także zobaczymy, jak to będzie później, na razie jest dobrze. Do zobaczenia. No i kolejny posiłeczek, 150 gramów ryżu basmati, do tego tutaj indyk w postaci takich sznycli, piersi z indyka. Z grilla, bez żadnych przypraw, tylko gram soli dodany i ten taki czerwony kolor to ketchup zero, firmy nie podam, ale on praktycznie ma zero kalorii, jedyne co to tam trochę właśnie soli, ale to akurat spoko, węgle się trochę lepiej załadują. Bez żadnych warzyw specjalnie, żeby dzisiaj nie obciążać tym błonnikiem tych flaków, także tak to wygląda, jemy dalej, a tutaj materiał, który wy już widzieliście, czyli obrabiamy materiał z zawodów NPC, Poland, oh yeah, także smacznego. Dobra, dalej taka nieszczęsna sceneria, no ale no niestety taka właśnie robota i to jest jeszcze jeden z powodów, dla których człowiek chce po prostu trochę już odpocząć od tego wszystkiego. W każdym razie nie ukrywam, że wolałbym sobie to jeść w domu na spokojnie, ale jest jak jest. 250 gramów indyka, tak samo jak w tamtym poprzednim posiłku. Paczka wafli ryżowych, nic tu specjalnego nie ma. Także tak to wygląda, przedostatni posiłek dnia dzisiejszego. Lecimy. Znaczy jedyne co to paczka wafli ryżowych 140 gramowa, a nie stówka. Tyle. A, i ketchupik. Okej, słuchajcie, miał być ostatni posiłek, ale jak go jadłem, to zapomniałem go nagrać, także macie tutaj tylko informacje, co w nim było, jak wyglądało makro z tamtego dnia. Tam później jeszcze poszło dodatkowo, doszły jeszcze płatki śniadaniowe, żeby dobić te węglowodany, tak jak mówiłem, także bilans cały macie.
ale żeby ten materiał był ciekawy, albo przynajmniej ciekawszy trochę dla Was, to jako, że jest niedziela, ja już to ustaliłem z moją Anią, że po zawodach każda niedziela będzie dla niej, no ale już powoli wchodzimy w ten rytm, że te niedziele są bardziej też dla Ani, także dzisiaj już Ania je. Ja na razie tylko jeszcze patrzę, ale stwierdziłem, że nagramy, żebyście widzieli, że tutaj staramy się powoli zachowywać jakiś bilans, bo ostatnie miesiące były typowo pode mnie. Trzeba to troszeczkę zacząć odkręcać. Także tutaj teraz pokażemy, co Ania je, a na koniec będziecie mieli jeszcze bonusik. Jeden, a w zasadzie dwa, bo tak jak mówiłem na początku tego materiału, będzie pozowanie, które było dzień po tych wysokich węglowodanach, które widzieliście we wcześniejszej części tego materiału. Także mieliście pozowanie na początku to pierwsze, potem to jedzenie, teraz będziecie mieli jedzenie Ani, za chwilę bonusik i na koniec pozowanko, także myślę, że sporo ciekawych rzeczy. Myślę, że miło się to będzie oglądać, mam przynajmniej taką nadzieję. No, to pokazujemy, bo ja już nie wiem, co mówię, bo dzisiaj najniższe węglowodany, jakie mogą być, czyli tylko 50 gram płatków owsianych na śniadanie. Za to Ania w tym posiłku ma więcej węgli niż ja przez ostatnie 3 dni. Także teraz niech Ania już się wypowiada. Ja dzisiaj kupiłam sobie burgerka. Niestety w okolicznościach domowych, bo nie było gdzie zaparkować w centrum. Tak, bo założenie było takie, że pójdziemy po prostu do knajpy. Dlatego nawet jesteśmy nie ubrani. Może nie jakoś turbo wyjściowo, ale jaka nas wyjściowo, bo ja mam, ja nie mam bluzy ani tank topa, a Ania ma jeansy. Także. Ciężko podnieść kiedy. Dobra, mów co tu jest, no bo to, że masz burgera, to wszyscy widzą. Mam burgerka z Fatbob burgera z grzybkami, z serem i z miałchem. Mogę sobie jako tam, otwórz go. Oh yeah. Jeszcze dymi. Jeszcze dymi. Czyli dobry mają sposób pakowania na wynos. Już trochę czasu minęło, nie? No. Wgryź się w niego. No, ugryzłaś samą bułę i mówisz, no przecież to... Dawno nie jadłam buły. Miśka, oglądają to ludzie, którzy są inteligentni. Przynajmniej część chodzi z nich. No, albo bez ściemy? Raczej większość, nie? Także bez ściemy, no. Dobra. Nie rób jakiejś takiej głupiej reklamy typu, że jeszcze dopiero zaczęłaś gryźć, jeszcze nie przeżyłaś, a już robisz bo ci nikt nie uwierzy. Nie mam żadnego barteru, także nie mam co kładać, kłamać. Nie, wygląda naprawdę kozacko. Aż pociekło. Dobre? Dobra. Czyli po zawodach i tam idziemy. Warto, mówisz, żeby to spróbować? Warto, no. Ale czy już te grzyby w ogóle? Mhm, jasno. To nice. Pieczarki chyba. Dobra, i co tu masz jeszcze? Bataty, tak? Fryteczki z bataty. Mhm. Zostały ci jakieś, czy zjadłeś wszystkie? Bo to już jadłeś w samochodzie. No, nie wytrzymałam. Dobre? Chociaż mówiłaś, że tłuste trochę, tak? Ale dobra. Co tłuste, to dobre. Czyli miś jest niedobry teraz. Jesteś za mocno odtłuszczony, żeby mi się podobać. Trochę tak jest. W ogóle to jest śmieszne, nie? Że jak ja teraz sobie na przykład pozuję, czy pokazuję Ani rano całe nogi w waskularyzacji, to zademonstruj tą swoją reakcję. Ale to tak, jest obrzydliwe. Ale tak, no tak zademonstruj tak, jak ty to robisz. Nie, nie. No zrób, no proszę nie. Cię, no proszę cię. No zrób. No, nie. No proszę. No, proszę dać jej spokoju. No, no zrób. Mm-mm. No, Przełki, no zrób. No Miśka. Nie będę obrzydzać sobie jedzenia. Czy sobie przypomnę, jak te twoje nogi wyglądają. No, mniej więcej tak. A tu Borys. Borys! Cio! Cio! Chodź! Chodź! Na podwórku? Uciekaj! Uciekaj! Psz! Uciekaj! Borys! Dobra, niech Ania je, a potem dalsza część. Smacznego, kochanie. Dziękuję. Okej, słuchajcie, Ania zjadła, mówiłem, że nagramy jeszcze bonusik, także bonusikiem będzie produkcja masełka, bo ostatnio odstawiłem masło orzechowe, zacząłem robić swoje. Tutaj mamy resztkę masła, co prawda opakowanie jest z Gołona, ale w środku jest masło mojej własnej produkcji z orzechów brazylijskich. Tam jeszcze było były orzechy brazylijskie. Laskowe? Laskowe. I co jeszcze tam daliśmy? Coś jeszcze było? Migdały. Migdały?
Tak, chyba. Tak, końcówka. Tak, 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 migdały, no. Czyli migdały brazylijskie i laskowe. I naprawdę mega dobre. Nawet Ania, która jest turbo słodyczowa, a tu nie ma cukru, podjada mi to masło. Także jej zostawię, niech sobie już je dokończy. Bo ja na końcówce chcę cisnąć naprawdę turbo czysto. Dlatego zamówiłem sobie z firmy Malinowe Centrum Zdrowej Żywności. To jest na Allegro sklep, jak on się nazywa? Eric Swan, tak? Eric Swan. Taki jest profil. Naprawdę to nie jest żaden barter, nie mamy żadnej współpracy, także spokojnie. Ale mają naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy w bardzo fajnych cenach, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o bakalie różne, zwłaszcza orzechy, naprawdę dobre ceny. Kilogram migdałów blanszowanych tam wychodził bodajże chyba 32 zł, także naprawdę przeliczając na cenę na przykład masła migdałowego, to jest ponad dwa razy taniej, więc opyla się strasznie. No i jeżeli chodzi o tutaj zawartość wszystkiego, jeżeli chodzi o 100 gram produktu, no to to jest tak naprawdę czysty migdał, tu mamy 55 gramów tłuszczu, tylko 3 gramy węglowodanów, 7,9 gram błonnika, białka 27, także czyściej się nie da. I dlatego z tych migdałów blanszowanych będę chciał zrobić masło migdałowe. Jeżeli macie Thermomixa albo Lidlomixa, jak my to nazywamy, czyli odpowiednik Thermomixa z Lidla, no to jest to turbo prosta rzecz do zrobienia. I właśnie chciałbym wam tą rzecz pokazać. W sobie wszystko, bo tam pół kilo jest. Mam jeszcze jedno opakowanie tutaj, ale zrobimy tylko z tej połówki, żeby było pół kilo. Później sobie najwyżej dorobię. I nie będę tu dał żadnej soli, żadnego cukru, niczego. Tylko w późniejszej fazie, a tutaj niestety teraz nie ma, a tu jest, dobra. W późniejszej fazie po prostu jak będę sobie brał już daną porcję do posiłku, odrobina Stevie i ten magiczny produkt, który wszyscy znamy, czyli sól w saszetkach jednogramowych. Dzięki temu będę miał dokładną obniżoną ilość, a naprawdę smakuje to rewelacyjnie. Także przechodzimy do produkcji. Mamy już sypane te nasze magiczne migdały. Musimy zamknąć tylko nasz pojemnik, pokryweczka, pyk, ustawiamy naszą moc na około 10, weźmiemy na początek 8 i jazda. Czas jeszcze ustaw. Nie muszę. Teraz za chwilę zatrzymamy. Pokaż Miśka tutaj, jak to wygląda w środku. Zobaczcie. Już są zmiksowane na taką jakby mąkę praktycznie. I teraz będziemy to po prostu zgarniać łopatką do środka, żeby nam to nic nie przylegało. Miksować to jeszcze kilka razy w ten sposób. A następnie zmniejszamy obroty na około 6 i miksujemy nawet 2-3 minuty. I z czasem zacznie to nam puszczać po prostu ten naturalny olej, który jest w migdałach. I jak zacznie puszczać ten olej, to wtedy zaczyna powstawać to masło takie, jak byśmy chcieli. I to jest cała magia tak naprawdę masła orzechowego w 100% naturalnego, bez żadnych dodatków, że po prostu takie musicie zmiksować, żeby samo zaczęło wydawać jak gdyby ten swój naturalny olej. Żeby tego nie przedłużać, ja teraz to włączę i odpalimy to nagrywanie znowu, jak już będziemy mieli tą fazę końcową, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało na finiszu. I słuchajcie, prawdopodobnie mamy nasz efekt finalny. Zobaczcie. Przepraszam, Misia. Hop. Patrzcie na to. Ja to sobie jeszcze zmielę trochę bardziej. Może się jeszcze, chociaż tu już widzę, że od spodu jest naprawdę fajna konsystencja. Masło migdałowe nigdy nie będzie takie turbokremowe. Ale no naprawdę już jest super. Ja sobie to jeszcze troszeczkę zmielę, ale macie przepis na 100% naturalne masło migdałowe. Smacznego. Last I got that sinking in my stomach from
Stack it.